Mówiliśmy już o masie cząsteczkowej różnych związków chemicznych i masie atomowej atomów pierwiastków. Cząsteczki chemiczne są bardzo, bardzo małe i mają małą masę. Dlatego, tak jak już wspomniałam w poprzednim nagraniu, wygodniej jest wprowadzić specjalną jednostkę masy, zwaną jednostką masy atomowej, albo unitem. W dalszej nauce chemii możesz spotkać się również z terminem dalton. Dalton to inaczej właśnie unit. Zgodnie z teorią, jeden unit to 1/12 masa atomu węgla C12. Atom węgla ma masę 12 unitów, a na przykład atom wodoru ma masę 1 unita, a cząsteczka wodoru ma masę 2 unity. W jednej cząsteczce wodoru znajduje się 2 atomy wodoru, a każdy z tych atomów ma masę 1 unita. No dobrze, ale na co dzień masę mierzymy w gramach albo kilogramach. Jak zatem zamienić unity na gramy? Ile więc wynosi jeden unit w jednostce, jaką jest gram? Jeden unit to bardzo, bardzo mała masa. W przybliżeniu 1,66 razy 10 do minus 24 grama. Czyli będzie to 0,33 zera i dopiero 166 grama. A ile unitów przypada na 1 gram? No cóż, wystarczy rozwiązać taką proporcję. 1 unit to, tak jak sobie powiedzieliśmy, 1,66 razy 10 do minus 24 grama. A zatem 1 gram to jakiś x unitów. Rozwiązując prostą proporcję, otrzymamy, że 1 gram wynosi 602 razy 10 do 23 unita. Podobnie jak w poprzednim przypadku, podałam przybliżoną wartość. Dokładną liczbę możesz znaleźć w tablicach chemicznych albo internecie. Liczba unitów w jednym gramie odgrywa w chemii ważną rolę i dlatego ma swoją nazwę. Nazywamy ją liczbą Avogadro. Oznaczamy ją najczęściej przez symbol N z indeksem A. Równa się 602 razy 10 do 23. Wydaje mi się, że warto wiedzieć, kim ów Avogadro był. Otóż jego pełne nazwisko to Lorenzo Romano Amadeo Carlo Avogadro. Jednak sam Avogadro zwykł nazywać się po prostu Amadeo Avogadro. Zgodnie z rodzinną tradycją, hrabia Avogadro miał wykształcenie prawnicze. Jednak jako człowiek o szerokim wachlarzu zainteresowań, pogłębiał tajniki nauk przyrodniczych. To właśnie jemu zawdzięczamy metodę wyznaczania masy cząsteczkowej i masy atomowej. Wracając do liczby Avogadro, to określa ona ilość atomów danego pierwiastka lub też cząsteczek danego związku chemicznego zawartą w jednym molu danej substancji. Zaraz, czy powiedziałam w molu danej substancji? No więc muszę Ci wytłumaczyć, czym w takim razie jest ten mol. Oczywiście nie chodzi mi o stworzonko, które atakuje ubrania w szafie. Mol, którym zajmujemy się na lekcjach chemii, jest tak zwaną miarą liczności materii. Podobnie jak na przykład tuzin. Z tą różnicą, że w tuzinie znajduje się 12 sztuk czegoś. Na przykład cząstek związku chemicznego. Natomiast w molu mamy liczbę Avogadro, czyli aż 602 razy 10 do 23 tych cząstek. Możemy używać zamiennie określenia. 1 mol cząstek wody, albo też 602 razy 10 do 23 cząstek wody. W obu przypadkach mamy na myśli tą samą liczbę cząsteczek wody. Czasem na lekcjach chemii mówimy o stałej Avogadro. Stała Avogadro jest liczbowo równa liczbie Avogadro, czyli jej wartość wynosi 6,2 razy 10 do 23. Z tym, że tutaj mamy już jednostkę. Jednostką jest mol do minus pierwszej. Stała ta mówi nam, na każdy mol danej substancji przypada nam 6,2 razy 10 do 23 drobin tej substancji. Jest to wielkość stała, czyli nie zmienia się, jeśli zmienimy substancję. Na przykład w jednym molu wody mamy 6,2 razy 10 do 23 cząsteczek wody, a w jednym molu atomów sodu mamy 6,2 razy 10 do 23 atomów sodu. Używając pojęcia mola,
Musimy zawsze określić obiekt, o którym mówimy. Możemy więc powiedzieć o molu cząsteczek wody i wtedy mamy na myśli 6,2 razy 10 do 23 cząsteczek wody. O molu kationów sodu i wtedy mamy na myśli 6,02 razy 10 do 23 kationów sodu. A także na przykład o molu elektronów i wtedy mamy na myśli 6,2 razy 10 do 23 elektronów. Ale na przykład wyrażenie mol wodoru jest wyrażeniem nieprecyzyjnym. Nie wiadomo, czy mamy na myśli 6,2 razy 10 do 23 cząsteczek wodoru, czy 6,2 razy 10 do 23 atomów wodoru. Stwierdzenie 1 mol dwuatomowych cząsteczek wodorów jest jednoznaczne i nie spowoduje nieporozumień. Nasz słuchacz od razu będzie wiedział. Aha, chodzi mu o 6,02 razy 10 do 20 cząstek gazu wodoru, czyli ma na myśli 2 razy 6,02 razy 10 do 23 atomów wodoru zawartych w tych cząsteczkach. Tu mnożyliśmy razy 2, bo na każdą cząsteczkę wodoru przypadają 2 atomy wodoru. Porozmawiamy teraz o masie molowej. Wiesz już, czym jest masa cząsteczkowa, czyli masa jednej cząsteczki jakiegoś związku chemicznego. Zatem analogicznie możemy powiedzieć, że masa molowa jest masą jednego mola jakiegoś związku chemicznego. Ile wynosi masa molowa węgla? Załóżmy, że chodzi nam o izotop węgla C12. Jeden mol zawiera liczbę Avogadro, Na atomów. Więc aby obliczyć masę jednego mola węgla C12, musimy pomnożyć masę atomów węgla C12 przez liczbę Avogadro. Zakładam, że pamiętasz już, że masa jednego atomu izotopu węgla C12 wynosi 12 unitów. A więc masa molowa wynosić będzie liczba Avogadro razy 12 unitów. A liczba Avogadro to nic innego jak powiedzmy stosunek 1 grama do 1 unitu. Czyli możemy tutaj sobie skrócić unity, a masa molowa węgla wyniesie wtedy 12 gram w jednym molu. Czyli tyle, ile wyniosła masa cząsteczkowa, z tą różnicą, że wynik podajemy nie w unitach, a w gramach. Gdybyśmy na przykład nie brali pod uwagę izotopu C12, a określimy to zwykły węgiel, czyli mieszaninę izotopów C12 i C13, o masie atomowej wynoszącej 12,1 unita, to masa molowa wyniesie 12,1 grama na 1 mol atomów węgla. Widzisz? Łatwo jest podać masę molową, czyli masę jednego mola substancji. Należy tylko wziąć liczbę oznaczającą masę cząsteczkową albo masę atomową w unitach i dokładnie tyle gramów wynosić będzie masa molowa danej substancji. Masę cząsteczkową, przypomnę, otrzymujemy sumując masę atomowe wszystkich atomów obecnych w danej cząsteczce, a te masy atomowe odczytujemy z układu okresowego pierwiastków. W takim razie weźmy 1 gram atomów wodoru o masie atomowej 1 unit. 1 gram to masa 1 mola atomu wodoru, czyli jest to masa molowa atomowego wodoru. Wiemy więc, że w masie tej zawarte jest 6,02 razy 10 do 23 atomów. Możemy sobie zatem wyznaczyć, ile waży 1 atom wodoru. Wynik podamy w gramach. 1 gram jest to 6,02 razy 10 do 23 atomów wodoru. Zatem 1 atom wodoru waży nam jakiś x. Jedna drobina po rozwiązaniu proporcji wychodzi, że ma masę 1,66 razy 10 do minus 24 grama. Jeśli masz 1 gram wodoru, to oznacza, że masz dokładnie 1 mol atomów wodoru. Skąd to wiem? Stąd, że masa atomowa wodoru wynosi 1 unit. A to już sobie odczytałam z układu okresowego pierwiastków. Właśnie dlatego jednostka mola jest użyteczna. Mol pomaga nam przetłumaczyć świat atomów, w którym mamy do czynienia z jednostką masy atomowej unitem, albo też może spotkać się nazwą Daltonem, na świat bardziej realny dla nas, w którym codziennie spotykamy się z jednostką masy gramami. Gram, przypomnę, stanowi 1/1000 kilograma. Okazuje się, że w bardzo małej masie, w 12 gramach węgla, znajduje się 1 mol atomów węgla, czyli około 600 tryliardów, albo inaczej 0,6 kwadryliona atomów węgla.
Przejdźmy do jakichś innych pierwiastków. Jaka będzie masa 1 mola atomów sodu? 1 mol atomów sodu, czyli 602 razy 10 do 23 atomów sodu. Jaka będzie tego masa? Każdy atom sodu ma masę 23 unity w zaokrągleniu do całości. Zapiszmy sobie taką proporcję. 1 atom sodu ma masę 23 unity, a 1 mol sodu, czyli 602 razy 10 do 23 atomów sodu, ma jakąś masę Y. Wychodzi zatem, że nasz Y wynosi 23 razy 602 razy 10 do 23 unita. Zobacz, tutaj zapisaliśmy sobie, że 1 gram to 602 razy 10 do 23 unita. Więc 1 mol sodu waży 23 gramy. Czyli masa molowa sodu wynosi 23 gramy na mol. Kiedy masz 1 mol jakichś atomów, to ma on masę co do wartości taką jak masa atomowa pojedynczego atomu. Z tą różnicą, że mamy wtedy do czynienia z inną jednostką. Mamy do czynienia z gramami, a nie unitami. Na przykład 1 mol atomów żelaza, izotopu żelaza, żelazo 56, ma masę 56 gram. 1 mol atomów glinu izotopu 27, ma masę 27 gram. Bo masa jednego atomu wynosi 27 unitów. Ta wielkość, którą się teraz zajmowaliśmy, to właśnie masa molowa, czyli masa jednego mola jakiejś drobiny. Masę molową, jak już na pewno zauważyłeś, oznaczamy często symbolem m. Masa molowa ma jednostkę gram na mol. Zatem możemy sobie zapisać MFE równa się 56 gram na mol. MAL, czyli glinu, równa się 27 gram na mol. Kiedy odważysz sobie 27 gram glinu i 56 gram żelaza, to odważysz po 1 molu glinu i żelaza. Zarówno 27 gram glinu, jak i 56 gram żelaza zawiera w sobie taką samą ilość atomów. Mają one 1 mol atomów, czyli 602 razy 10 do 23 atomów. Zajmijmy się teraz innym przypadkiem. Zajmijmy się najbardziej stabilnym izotopem fosforu. Jest to izotop P31. Jego masa atomowa wynosi 31 unitów, więc masa molowa wynosi 31 gram na mol. Każdy mol fosforu waży 31 gram. A jaka będzie masa 2 moli fosforu? Otóż wystarczy masę 1 mola, czyli 31 gram, pomnożyć razy 2. 31 gram atomów fosforu jest w 1 molu, a x gram fosforu jest w 2 molach. 2 razy 31 daje nam 62. 2 mole fosforu ważą 62 gramy. Pojęcie mola jest bardzo ważne w chemii. Mam nadzieję, że dobrze je zrozumiałeś, ponieważ będziesz się z nim non-stop spotykać na lekcjach chemii, w liceum, technikum, na studiach przyrodniczych i w przyszłych nagraniach oczywiście. Podsumowując to nagranie, najłatwiej zapamiętać, że mol pozwala nam przeliczyć masę atomową w atomowych jednostkach masy unitach, albo inaczej daltonach, na gramy.